kapitan, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krótka wrzutka z autobusu, tak sobie trochę posłuchałem pana Darka. No bracie Darku, proszę przestać brezić. W swojej wrzutce ostatniej pan Darek dowodzi, że święty Piotr nie może być papieżem, bo święty Piotr nie rozumie listów Pawła. Pan Darek tworzy teorię, że świętemu Piotrowi trzeba było trzykrotnie tłumaczyć pewne rzeczy. No to panie Darku, gdzie w Piśmie Świętym to masz napisane, że trzy razy się mu coś tłumaczy? To, że święty Piotr stwierdza, że w listach Pawłowych są pewne rzeczy trudne do zrozumienia, wcale nie pozwala nam wyciągać do wniosku, że święty Piotr nie rozumiał nauczeń Pawła. On to mówi w kontekście właśnie takich ludzi jak wy, protestanci. Są w nich pewne rzeczy trudne, czyli w listach Pawłowych, które ludzie niedouczeni tłumaczą na własną swoją zgubę. A pan sobie do tego dorabia swoje teorie, że święty Piotr nie rozumiał listów Pawłowych, więc jak mógł być papieżem, skoro właśnie Duch Święty objawił świętemu Pawłowi prawdę, której pierwszy papież nie rozumie. No proszę nie tworzyć fanaberii, bracie Darku, proszę sobie nie dodawać i nie fantazjować. Okej? Bo jeżeli, jeszcze raz to podkreślę, odnosi się tam pan do słów świętego Piotra, których pan nawet nie czyta, tylko cytuje z pamięci, to ja je panu przytoczę. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia. Takie stwierdzenie absolutnie nie pozwala nam na wyciąganie wniosku, jakoby święty Piotr nie rozumiał Pawła. To już są tylko pańskie urojenia i nie wiem, skąd one się biorą. Proszę to pokazać w Piśmie Świętym, gdzie świętemu Piotrowi trzy razy trzeba pewne rzeczy tłumaczyć. No. Proszę nie tworzyć własnej teologii, bo to, co pan głosi, bracie Darku, to jest nic innego jak pańskie własne kucypały. Pozdrawiam.